Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam Zodiakalne Wodniki w czytaniu na grudzień 2024. Jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego czytania na 2025 rok, w opisie poniżej znajdziecie link, więc zobaczcie sobie koniecznie. A teraz zaczniemy od ogólnej energii, od tego jak się macie w tym miesiącu. Karta Wisielec, Cesarz, Księżyc i karta Świat. Okej. Okej, więc tutaj Cesarz i Księżyc. Albo ktoś wobec Was zachował się nie w porządku, albo nie w porządku, ale wręcz taki niespodziewany, zaskakujący sposób, że nie spodziewaliście się nawet, że ta osoba może się tak zachować. I tak jakby wywołało w Was to dużo takiego zdziwienia, niezrozumienia, takiego zmieszania. Albo dla części z Was może Wy się zachowaliście w taki sposób wobec kogoś. Może sami po sobie się nawet nie spodziewaliście. Albo no właśnie zrobiliście coś i a później zdaliście sobie sprawę, że kurczę, że to nie było w porządku, tak? Albo że mogłem czy mogłam zachować się lepiej w tej sytuacji, jakoś bardziej, nie wiem, w porządku wobec kogoś czy wobec jakiejś sytuacji. I co my tutaj mamy dalej? Wisielec i karta Świat. Zobaczmy, co mamy dalej. Tak się zastanawiam, jak te karty mają się do tej sytuacji. Rycerz monet, dziesiątka mieczy, dziesiątka monet. Bo to trochę tak wygląda, jakbyście, jakby właśnie z jednej strony, jakbyście mieli takie poczucie w ogóle, że o co tutaj chodzi, albo dlaczego to tak wyszło, albo nie wiem w sumie, co mam z tym dalej zrobić, a z drugiej strony tak jakbyście mimo wszystko jakoś bardzo się tym nie przejmowali, więc takie trochę skrajne odczucia tutaj mam, patrząc na te karty. Tak jakby właśnie było coś, co z jednej strony dość negatywnie na Was wpływa, albo Wy postrzegacie negatywnie i tak niepewnie się z tym tematem czujecie, czy z tą sytuacją, albo w tej sytuacji. A z drugiej strony tak jakby to było trochę takie podejście, że a dobra, jakoś to będzie. Więc tak, no takie skrajne, tak jakby w stosunku do jednej sytuacji, jakbyście mieli takie skrajne odczucia. No dobra, więc tak, dalej mamy rycerz monet, dziesiątka mieczy i dziesiątka monet. No rzeczywiście, w sumie jakbyście mieli takie podejście, jak się zastanawiam, o co tutaj może chodzić w takim razie, ale tak jakbyście mieli takie podejście, że no dobra, nie wiem o co tutaj chodzi, ale wiem, że jakoś dam sobie radę, tak? Wiem, że znajdę jakieś rozwiązanie i mimo wszystko, tak jakbyście, wiecie, z podniesionym czołem, pomimo właśnie jakiejś tutaj, nie wiem, niezręcznej czy takiej trudnej sytuacji, szli dalej przed siebie, więc całkiem fajnie. Dwójka monet, umiarkowanie i szóstka monet. To też fajnie, bo tak na tej dwójce monet mamy te jakby dwie monety, niby ona tutaj takie dwie torebki trzyma. Na tej karcie umiarkowanie ten koleś, anioł taki, ma takie skrzydełka jak anioł, ma po jednej stronie księżyc, po drugiej słońce, czyli też dwie takie kulki jakby. No i tutaj na tej szóstce monet też, no jest sześć monet, tak, no ale te dwie tak się rzucają bardziej w oczy i ten znak nieskończoności. Czyli coś tutaj właśnie tak jakby takie. Może Wy macie takie poczucie odnośnie tej sytuacji, że tak z jednej strony właśnie jakoś niepewnie, niezręcznie, a z drugiej strony mimo wszystko właśnie udaje Wam się fajnie takie pozytywne nastawienie i takie zaufanie do, nie wiem, do wszechświata ogólnie, tak, że jakoś się ta sprawa ułoży, że będzie dobrze mieli.
I tak jakbyście jakoś tak zręcznie właśnie żonglowali tutaj dwie skrajne energie. Takim właśnie w takim zaufaniu do tego, że ta sprawa się ułoży, że sobie poradzicie. A z mieczy dalej, paś mieczy i królowa mieczy, wow. Okej, okay. Więc to też taka mocno mentalna energia wodnika zresztą, swoją drogą. No tak jakbyście mieli właśnie takie nastawienie, że wszystkiego mogę się nauczyć, że tego, co nie wiem, to mogę się dowiedzieć. Bardzo, właśnie bardzo fajnie, tak zaskakująco fajna, pozytywna energia, jakby takie pozytywne wasze nastawienie do tego, że sobie poradzicie, że macie zaplecze czy jakieś osoby z porady czy z wiedzy, których możecie skorzystać, czy właśnie jakieś kursy, czy jakąś książkę, czy szkołę, czy cokolwiek, jakieś źródło informacji, na które możecie się oprzeć i dzięki właśnie zdobywaniu jakiejś nowej wiedzy, czy zdobywaniu właśnie jakiejś porady czyjejś, czy jakimś swoim przemyśleniom, uda wam się jakby przejść ponad tą sytuacją, jakby unieść ponad tą sytuacją, pomimo tego, że coś tutaj jakby poszło nie po waszej myśli, tak? Czy że właśnie ktoś się zachował nie w porządku, czy tak mi się teraz jeszcze kojarzy, patrząc też na te karty tutaj, że to może być też taka sytuacja, gdzie może nie tyle, że ktoś się jakoś źle wobec was zachował, ale że wy może czujecie się, nie czujecie się tacy pewni w jakimś nowym przedsięwzięciu, tak? Czyli może jakieś nową jakąś pracę zaczynacie, albo jakąś swoją firmę, albo jakiś nowy temat dla was. Wchodzicie, dla części z was to może być jakaś nowa relacja, czy znajomy z jakąś nową osobą i tak jakbyście czuli się niepewnie, bo trochę patrzycie na siebie przez pryzmat poprzednich doświadczeń, czy doświadczeń ze swojej przeszłości, albo tego, że no właśnie nie wiem, tak, na przykład nie prowadziłam nigdy firmy, to nie wiem, jak mam sobie z tym poradzić, więc stąd może takie poczucie właśnie niepewności, ale tak jakbyście właśnie zręcznie nie popadali w te emocje, tylko czy w to takie, w te negatywne takie myśli, czy w takie negatywne poczucie, tylko byli właśnie bardzo pozytywnie nastawieni i pewni tego, że sobie po prostu poradzicie. Tak? I też taką fajną gotowość, otwartość tutaj widzę właśnie na to, żeby się dalej rozwijać, że nawet jeżeli czegoś nie wiem, to się po prostu dowiem, tak? Że nie poddajecie się, albo nie jesteście nawet otwarci na to, żeby się poddać, gotowi, żeby się poddać, wręcz przeciwnie. Więc bardzo fajna energia w sumie. Dobra, zobaczmy z kart emocji, co tutaj jeszcze mamy. Karta satysfakcja, miłość, okej. Okay. No właśnie, tak mi przeszło, że może też chodzić o jakąś relację, jakąś znajomość, bo tutaj tą dwójkę kielichów mamy i ta dziesiątka monet, więc dla części z Was też może być tak, że może w poprzednich związkach Wam nie wchodziło, a teraz poznaliście kogoś nowego i odpala Wam się gdzieś tam z tyłu głowy, że a co jeżeli teraz znowu Ci nie wyjdzie i to wiadomo, że takie wątpliwości w nas gdzieś tam wywołuje, ale tak jakbyście właśnie zręcznie sobie z tym, bardzo fajnie sobie z tym radzili, że odkładacie jakby na bok te emocje, w sensie widzicie to, ale nie popadacie w nie, nie pozwalacie, żeby wpłynęły na was negatywnie, tylko jesteście tacy bardzo pełni takiego optymizmu i entuzjazmu i trzymacie się tego, co chcecie osiągnąć, tak, do czego chcecie dążyć, co jest waszym celem i nie rozpraszacie się tutaj na żadne jakieś negatywne myśli. Oczekiwanie i ciekawość. Spokój, tak. I karta wściekłość, ale to też widzę jako taka determinacja, że wiecie, czego chcecie i za tym idziecie. I właśnie tak jakby nie było tutaj w ogóle przestrzeni na jakąś porażkę, czy na jakieś wątpliwości,
na brak wiary w siebie, mimo tego, że właśnie coś tutaj trochę taka, no właśnie tutaj jest skrucha, więc tak jakby właśnie gdzieś tam w tle, z tyłu głowy coś takiego się pojawiało, ale świetnie sobie z tym radzicie w tym miesiącu, więc bardzo, bardzo fajna energia. Bardzo tacy jesteście nastawieni na ten swój cel, na realizację swojego marzenia, na realizację swojego planu, tacy zmotywowani, zdeterminowani. Bardzo, bardzo fajna energia. To jest taka energia po prostu zwycięzcy, tak? No, jak ktoś ma takie nastawienie, no to nie ma opcji, że nie osiągnie tego, co chce. No bo nawet jeżeli jakieś trudności się pojawią, no to jeżeli masz takie nastawienie i jak masz tutaj, takie jak ja tu widzę, no to i tak nie jest to dla ciebie jakby żadną ścianą, jakimś murem nie do pokonania, tylko po prostu. No, zastanawiasz się, jak sobie z tym poradzić, tak? I znajdujesz sposób, i dzięki temu idziesz dalej, i ten swój cel osiągasz. Więc bardzo się cieszę, że taką energię u Was widzę, i bardzo Wam też gratuluję. Dobra, i co my tutaj jeszcze mamy z kart porady? Oddaj się swojej pasji. Czyli, no właśnie, może taki temat, że jakąś swoją pasję rozwijacie, albo swoją pasję zamieniacie na jakiś swój biznes, albo jakieś dodatkowe źródło dochodu. Co mamy dalej? Karta magia wody i zaakceptuj miłość. Okej. Okay. Więc fajnie w ogóle na tych wszystkich kartach tak dużo tutaj płynie, jest taka właśnie obfitość. I tutaj tych serduszek dużo tak płynie, tutaj też ta woda tutaj się wlewa do kielicha i wylewa, tak jakby właśnie taka obfitość, także fajnie dbacie o swój sukces, bo może też macie taki większy cel, że nie tylko, że chce coś osiągnąć dla siebie, tylko chce jakby więcej, nie? Na przykład jak ktoś wiecie, ma cel, że chce zarabiać więcej pieniędzy, to jak chce zarabiać tylko dla siebie, to jest jakby takie ograniczone, tak? Ale jak ma taki cel, że chce zarabiać dla siebie i żeby móc pomóc jeszcze komuś tam, czy wiecie, przekazać jeszcze dalej jakąś swoją wiedzę, pieniądze i tak dalej, no to jest takie, wiecie, bardziej obszerny temat i większa taka energia jest, większa motywacja do tego, żeby do tego, żeby za tym iść. No i tutaj też na tej karcie oddaj się swojej pasji, tutaj też ta muzyka tak płynie, te motylki latają. Więc bardzo, bardzo dużo właśnie takiego przepływu tutaj widzę. Więc nawet nie czuję, że jakieś porady potrzebujecie, raczej to takie potwierdzenie, że jesteście na dobrej drodze, że fajnie się tutaj dla Was układa, że tak, że ten przepływ, taka obfitość tutaj się pojawia, czy to pieniędzy, jeżeli to wam, na tym Wam zależy, czy miłości, tak, może jakieś właśnie nowe relacje, jakieś nowe znajomości dla Was, czy cokolwiek to innego jest. Jakby się tutaj fajnie energia rozkręcała dla Was. Więc super, bardzo, bardzo Wam gratuluję, bardzo się dla Was cieszę. Życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia w tym miesiącu i pozdrawiam.